Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś będzie odcinek o organizacji wydarzeń. Dzisiejszy odcinek jest inspirowany wykładem, na którym byłam jakiś czas temu, właśnie na temat organizacji wydarzeń i zadałam Wam pytanie na Instagramie, czy chcielibyście odcinek właśnie z takiego wykładu o takiej tematyce. Wyraziliście chęć, tak więc no, musiałam się wywiązać z tego obowiązku i zapraszam. Na początek rodzaje wydarzeń. Przede wszystkim my jako muzycy możemy zorganizować chociażby koncert, konkurs, festiwal, warsztaty, masterklasy, jak konkurs oczywiście również jakąś galę finałową, wręczenia nagród, cokolwiek. I tak naprawdę mamy nieograniczone morze możliwości. Przede wszystkim, organizując wydarzenie, musisz zastanowić się, jaki jest cel tego wydarzenia. Oprócz tego ogólnego celu, musisz też sobie uświadomić, jaki jest Twój prywatny cel. Czy to ma być dla Ciebie doświadczenie, czy to ma być na przykład w celach jakichś zarobkowych. Musisz po prostu ustanowić konkretne cele. Idea jest to swego rodzaju myśl przewodnia, która po prostu pociągnie za sobą tłumy, co będzie dla ludzi wartościowe. Coś, co zaintryguje Twoją publiczność. I właśnie, Twoja publiczność. Jako organizatorzy wydarzeń musimy też zastanowić się nad tym, dla kogo tworzymy dane wydarzenie. Kto jest naszym odbiorcą, kto będzie naszą publicznością. I teraz, organizując chociażby koncert, musisz pomyśleć trochę inaczej. W tym momencie Twoi odbiorcy, czyli Twoja publiczność, staje się w pewnym stopniu Twoim klientem. A zatem musisz zastanowić się, co Twój klient, Twoja publiczność oczekuje od Twojego występu. I absolutnie nie jest to granie pod publiczkę, bo my w ten sposób nie chcemy zadowalać wszystkich, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby słuchać potrzeb swoich odbiorców, bo to jest bardzo ważne, bo oni też czegoś od takiego koncertu czy innego wydarzenia oczekują. Program. Program przede wszystkim musi być zróżnicowany. Co oznacza zróżnicowany? Czyli taki, żeby nie był nudny dla Twojego odbiorcy. Bardzo często stosuje się również takie metody, gdzie Twój odbiorca może odbierać wydarzenie wieloma zmysłami. Czyli teraz na przykład, mając koncert, wykorzystujemy również inne sztuki, dzięki którym po prostu można odbierać ten koncert, na przykład wizualizację czy taniec. Scenariusz imprezy. Pamiętam taką sytuację, jak grałam kiedyś koncert na wydarzeniu. To było rozdanie Złotych Lwów Podkarpackich, rok 2013-2012. Mniejsza z tym. I pamiętam dokładnie, jak dostałam scenariusz wydarzenia, ze względu na to, że to było transmitowane w telewizji TVP Rzeszów. Dostałam scenariusz dosłownie co do sekundy. I to mnie wtedy strasznie zszokowało. A teraz wiem, jak to jest istotne. Zwróćcie uwagę na to. Na przykład, organizując koncert, przede wszystkim musisz sobie zaplanować po kolei, co chcesz zrealizować. Już nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o tym, żeby wejść, ukłonić się, zagrać i zejść. Tylko jeżeli to jest Twoje wydarzenie, Twój koncert, który w całości organizujesz, to musisz zastanowić się chociażby nad konferansjerem. Jeżeli będzie, to co będzie mówił, ile będzie zajmował czas jego wypowiedzi, w jakich momentach będą te wypowiedzi. Jeżeli będzie techniczny, to czy on będzie wchodził właśnie podczas, gdy konferansjer mówi,
czy na przykład nie zmienić jej kolejności utworów, tak żeby ten techniczny nie wchodził 50 razy w ciągu koncertu, tylko na przykład raz czy dwa, żeby to po prostu wszystko wyglądało na sprawne i przemyślane. Oprócz tego, ważna rzecz, właśnie organizując swój koncert jako swoje wydarzenie, ja bardzo lubię mówić właśnie na swoich koncertach do ludzi i zawsze pytam organizatorów, czy jest taka możliwość, czy będzie ta przestrzeń, czy jest w ogóle w planach, żebym mogła się wypowiedzieć. Jeżeli nie ma, to ją sobie tworzę. A jeżeli jest, to zastanawiam się, w którym momencie ona powinna być, czy na początku, w połowie, czy na końcu i dokładnie ile ma trwać, co powinna zawierać. To wszystko musi znaleźć się w scenariuszu wydarzenia. Goście specjalni. Mówiłam już o publiczności, ale nie wspomniałam o gościach specjalnych, którzy są bardzo ważnym elementem wydarzenia. Zwróć uwagę na to, że jeżeli zaprosisz jakiegoś gościa specjalnego, który jest autorytetem w jakimś kręgu, w jakiejś branży, to jeżeli zainteresuje go Twoje wydarzenie, może przyciągnąć na to wydarzenie, koncert, warsztaty czy konferencję naukową, zupełnie nową publiczność, do której tak naprawdę często nie miałbyś dostępu, gdyby nie właśnie gość specjalny. Miejsce. Miejsce jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wybieramy miejsce pod naszą publiczność, pod naszych klientów. Musimy się trochę wczuć w ich rolę, zastanowić się tak naprawdę, gdzie moi klienci, moi odbiorcy, moi słuchacze chcieliby na przykład posłuchać jakiegoś mojego koncertu, prawda? I jeżeli ja jestem jazzmenką, gram w klubach jazzowych, to jeżeli zorganizuję koncert w Filharmonii, to ta społeczność no, przyjdzie ze względu na mnie na przykład, ale może się czuć nieswojo. Trzeba zapewnić swojej publiczności komfortowe warunki. Partnerzy. Oprócz partnerów na przykład medialnych, możemy uzyskać partnerów instytucjonalnych czy technologicznych. I tak naprawdę po co nam ci partnerzy? Mogą nas wspierać właśnie, jeżeli technologiczni, no to mogą nam udostępniać jakiś sprzęt, jakieś oświetlenie, nagłośnienie, cokolwiek. Instytucjonalni czy medialni wspierają wizerunek przede wszystkim naszego wydarzenia i sprawiają, że nasze wydarzenie i my organizujący to jesteśmy przede wszystkim bardziej wiarygodni. Produkcja. Produkcja musi być adekwatna oczywiście do wydarzenia. Jeżeli organizujesz koncert, no to musisz zastanowić się nad oświetleniem, nagłośnieniem, ewentualną scenografią, ale warto też pomyśleć o wydarzeniach towarzyszących, czy przede wszystkim, chyba powinnam to o tym pierwszym powiedzieć, harmonogramie prac. Promocja wydarzenia. W promocji wydarzenia wykorzystujemy obecnie narzędzia tradycyjne, jak plakaty, jakieś naklejki i oczywiście poczta pantoflowa, a jakże, jak i oczywiście źródła internetowe, tak więc wszelkie media społecznościowe, czy strona www właśnie. I ważne jest, żeby na przykład przy promocji danego wydarzenia zrobić stronę internetową właśnie takiego wydarzenia. Jeśli nie stronę internetową, jeśli nie masz takich możliwości, to zrób choćby stronę wydarzenia na Facebooku bądź fanpage tego wydarzenia. Zaproś znajomych, udostępnij informacje nie tylko oczywiście na fanpage'ach, ale także na swoich prywatnych mediach społecznościowych, jak i na mediach społecznościowych osób bezpośrednio związanych z danym wydarzeniem, bo wtedy ta informacja rozchodzi się trochę szerzej. Ale o promocji to może innym razem.
W zależności od wydarzenia, jakie będziesz tworzył, czy to będzie koncert, czy warsztaty, a może jakiś flashmob, czy sesja naukowa, jak będziesz to organizować, to dopiero wyjdzie w praniu tak naprawdę, co potrzebujesz. Ale mam nadzieję, że ta lista będzie w jakiś sposób pomocna dla Was, bo jeżeli nie robiliście nigdy wcześniej żadnego wydarzenia samodzielnie, to macie już jakieś konkretne punkty odniesienia. Więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby przymierzyć się do zorganizowania takiego swojego wydarzenia, bo to naprawdę jest frajda. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w kolejnym.